Małopolskie. Razem ze mną Rafał Grupiński, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej. Witam serdecznie. Dzień dobry. Można powiedzieć, że pierwszy dzień forum ekonomicznego za nami. Czy jest pan zmęczony? Nie, nie jestem, dlatego że miałem okazję wziąć udział tylko w jednym panelu, ale za to bardzo interesującym, poświęconym sposobowi przewodzenia samorządom lokalnym i pytaniu, czy raczej polityka, czy technokracja. Więc zmęczony nie tym bardziej, że to pierwszy dzień, więc raczej spotkania z ludźmi plus panel, więc na zmęczenie przyjdzie czas. Właśnie, przywódca czy technokrata? To jest jakby dylemat między tymi dwoma cechami. A jakie poza tymi i które pan by bardziej wskazywał, powinien mieć dobry przywódca samorządu lokalnego? No w tej sprawie zawsze trzeba się moim zdaniem kierować zasadą, którą Solon, mędrzec ateński, a zarazem reformator ustroju Aten, przed wielu, wielu wiekami mówił, że zawsze trzeba mieć większe zaufanie do cnoty niż do przysięgi. Czyli inaczej mówiąc, bardzo wiele zawsze zależy od tego, jakiemu człowiekowi powierzamy dane zadanie. Czy to są wyborcy, czy to jest kolegialnie wybrany zarząd województwa, który następnie wybiera marszałka. Od tego, kogo stawiamy, będziemy mieli albo przywódcę politycznego z charyzmą, albo technokratę, który będzie dobrze zarządzał na przykład inwestycjami. Każdy model jest dobry, byleby był przede wszystkim oparty o pewne wspólnotowe działanie i wspólne zarządzanie, żeby nie przeradzał się oczywiście w jakiś partykularyzm i taki egotyzm polityczny, bo on na końcu zawsze się kończy i dla samego autora tego rodzaju polityki, jak i dla danego samorządu, społeczności lokalnej się potem kończy katastrofą. Równocześnie, razem, kiedy trwał panel z pana udziałem, miał miejsce panel poświęcony także Forum Regionów i dotyczył on rząd, a samorząd, relacje między nimi. Jak pan ocenia te relacje? No, to są relacje skomplikowane z różnych powodów. Przede wszystkim dzisiaj z braku większych możliwości finansowania tego, co samorządy w tej chwili mają za zadanie wykonywać w wymiarze publicznym. Natomiast jednocześnie jest to zarazem stała współpraca Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, chociażby na poziomie spotkań przedstawicieli rządu z wszelkiego tego rodzaju związkami, jak Związek Miast Polskich czy Związek Gmin. I to jest pewnego rodzaju zdobycz, ważna zdobycz ostatnich 20-25 lat. To jest niezwykle istotne, że samorząd w Polsce zyskał tak silną rolę, takie znaczenie, takie oparcie w społecznościach lokalnych i że jest dobrym i wymagającym partnerem dla rządu. Tutaj oczywiście, mówiąc o skomplikowanych relacjach, mówiłem przede wszystkim o tym, że tu każdy stara się jak najlepiej dbać o interes swoich społeczności lokalnych.